Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 44. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Aleksandra Popławska. Listy do M5. Święta, cuda się zdarzają. Przekonuje gwiazda kolejnej części filmowego hitu. A także start sezonu Skoki Narciarskie. Puchar Świata w Wiśle. A także wywiad Vanessa Aleksander. Także M jak miłość, Krystyna i Staszek w końcu biorą ślub. A także wielki finał, Twoja twarz brzmi znajomo. Kto zaskoczył Chrisa Adamskiego? A także Barwy szczęścia, porywacz Tadzia atakuje Stańską. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Na początek o tym się mówi i sortownia, niełatwe wybory. Czy na oddziale ratunkowym pracują ludzie anioły, a może nawet najlepszym zdarzają się złe decyzje i chwile zwątpienia oraz złe decyzje? Lekarz sortowni bardzo dobrze je zna. Ruszyły prace na planie serialu Polsatu i Kanal Plus o niepokojącym tytule Sortownia. Jako bohater, którego wcieli się Andrzej Hyra, nie będzie jednak sortował paczek, listów ani śmieci. 58-letni aktor wcieli się wybitnego lekarza, na którego barki spadnie wielka odpowiedzialność. Podczas trwających kilkanaście godzin dyżurów na oddziale ratunkowym jednego z warszawskich szpitali będzie decydował o życiu i śmierci trafiających tam pacjentów. Dlaczego zostanie zmuszony do sortowania ludzi zamiast każdemu dać równe szanse? Bo jedne przypadki okażą się rokujące i inne beznadziejne, a jeszcze inne gdzieś pomiędzy. Tak trudne zadanie może prowadzić do konfliktu sumienia, a może też sprawić, że człowiek, który ma moc decydowania w tak poważnych kwestiach, nabawi się kompleksu Boga. Kiedy scenariusz sortowni wpadł w moje ręce, przeczytałem go jednym tchem. Odwiedzenie SOR-u, w którym stan nieustannego napięcia i adrenaliny miesza się z ludzką bezsilnością i tragedią, to ekstremalna dawka emocji. A jeśli na tym tle pokażemy historię lekarza, który codziennie staje przed najtrudniejszymi wyborami, często przekraczając ich granice, to mamy przepis na mocne gatunkowe kino, mówi reżyserka Anna Kazejak. Czeka nas podróż w mroczne zakamarki ludzkiej natury, ale też opowieść o tym, że wybory między dobrem a złem tylko z pozoru wydają się oczywiste, podkreśla scenarzysta Wiktor Piątkowski. Obok Andrzeja Hyry zobaczymy m.in. pochodzącą z Ukrainy Olgę Goldys, Ilonę Ostrowską, Mariusza Bonaszewskiego, Artura Barcisia i Marcina Czarnika. Premiera serialu odbędzie się w 2023 roku na antenie Kanal Plus Premium oraz Kanal Plus Online i Polsat Box Go. Teraz czas na hity w sieci i wśród tego tygodniowych propozycji Gang Zielonej Rękawiczki. Trzy przyjaciółki na śmierć i życie, Zuza, Alicja i Kinga, postanowiły jesień życia wykorzystać dość nietypowo, bo na napady rabunkowe. Ale w tej przestępczej działalności przyświeca im iście janosikowa idea. Okradają bogatych, by wspomóc ubogich albo potrzebujących. I wybierają takich krezusów, którzy nieuczciwie się dorobili. Niestety, w czasie jednego z ich występów dochodzi do wpadki. Nie udaje się wyłączyć wszystkich kamer zainstalowanych w okradanym domu i w ręce policji wpada nagranie, w którym widać, że jeden ze złodziei ma na ręku bardzo charakterystyczny tatuaż. Aby nie wpaść w ręce stróżów prawa, członkinie tytułowego gangu wpadają na pomysł, by zamelinować się w domu spokojnej starości. Oczywiście w roli pensjonariuszek. Początkowo sądzą, że zanudzą się tam na śmierć, ale szybko okazuje się, że w drugim domu zajęć im nie zabraknie. Przede wszystkim muszą poradzić sobie z Marzeną, demoniczną dyrektorką tego przybytku. W rolach głównych Magdalena Kuta, Anna Romantowska, Małgorzata Potocka, Mirosław Zbrojewicz i Andrzej Grabowski. I cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Święta Rodzina. Tytułowi bohaterowie ukrywają swoją szokującą przeszłość i próbują rozpocząć nowe życie w jednej z madryckich dzielnic. Wkrótce głowa rodziny Gloria nawiązuje bliskie przyjaźnie ze swoimi nowymi sąsiadkami. Niestety nadchodzi dzień, w którym dogania ją mroczna przeszłość. Wtedy na jaw wychodzi, do czego potrafi się posunąć kobieta zmuszona do ochrony swojej ukochanej rodziny. Najświętszej rzeczy, którą ma. W rolach głównych Nia Van Imri, Alba Flores, Carla Campra, Alvaro Rico i Macarena Gomez. I cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Sprzedawczyni Szczęścia, telewizyjne oszustwo. Serial dokumentalny analizujący znane i nieznane informacje o królowej sprzedaży telezakupów, Łonie Marci, która na zawsze zapisała się w historii włoskiej telewizji. Pochodziła z biednej rodziny i wcześniej wyszła za mąż. Jako zdradzana żona bez grosza przy duszy musiała utrzymać rodzinę. W końcu lat 70. rozpoczęła telewizyjną sprzedaż cudownych produktów wyszczuplających. Z czasem zyskała nawet samodzielny program. Jej popularność była ogromna. Twierdziła, że sprzedaje szczęście, a ludzie jej wierzyli. Do czasu. Interesami Marci zainteresowali się dziennikarze.
Kazimierza. Imperium upadło, a królowa Telezakupów została oskarżona o oszustwa i wymuszenia. Poszkodowani zaczęli składać zeznania. Jej proces zamienił się w wielkie widowisko. I ten serial dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Uncharted. Jeśli czujecie niedosyt zwariowanych wakacyjnych przygód, ten film jest właśnie dla Was. Nathan Drake, Tom Holland, pracuje jako barman w Nowym Jorku. Wciąż pamięta swojego starszego brata, który tak jak on interesował się poszukiwaniem skarbów. Niestety pewnego dnia słuch po nim zaginął. Ale oto do baru, w którym Nathan właśnie kończy zmianę, przychodzi Victor Sullivan, Mark Wahlberg. Chce namówić Drake'a do udziału w niezwykłej eskapadzie, powiązanej z odnalezieniem złota Ferdynanda Magellana. Chłopak daje się przekonać. Tak zaczyna się wyprawa, w której już na samym początku dwóm śmiałkom przeszkodzi potomek starego hiszpańskiego rodu Santiago Moncada, Antonio Banderas. W rolach głównych Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali i Tati Gabriel. I ten film dostępny jest w HBO Max. Kolejna z propozycji to O'Sullivan, Siódme Niebo. Legenda snookera, człowiek, który zrewolucjonizował ten sport i najlepszy zawodnik w historii tej dyscypliny. Dzięki dokumentowi fani Raniego O'Sullivana będą mogli prześledzić niezwykłą karierę 7-krotnego mistrza świata. 46-letni zawodnik opowiada o kluczowych momentach życia i kariery. Rekordowo szybko wbitego maksymalnego breaka i słynnego wbicia lewą ręką w meczu z Alainem Robidoux. Angielski snookerzysta opowiada też o dorastaniu bez ojca, co zaowocowało nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków i odwykiem. Twórcy przypominają jego zwycięski finał Mistrzostw Świata z 2013 roku i przegrany finał rok później. Wrócimy także do tegorocznego pojedynku z Judem Trumpem, który przyniósł rakiecie siódme Mistrzostwo Świata. I ten serial dostępny jest w player.pl. Jeszcze jedna z propozycji – Zaginione miasto. Wypalona autorka bestsellerów zostaje uprowadzona przez zwariowanego miliardera, który wierzy, że pomoże mu odczytać stare hieroglify i odnaleźć skarb. Na ratunek porwanej rusza niezbyt bystry model o sylwetce gladiatora i wyjątkowo dobrym sercu. W dżungli ten niedojrzały emocjonalnie bohater okładek książek pokaże, na co go stać. Wisienką na torcie jest Brad Pitt w drugoplanowej roli Jacka Trenera i Daniel Radcliffe jako psychopatyczny pan Abigail. Na głównych Sandra Bullock, Henning Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt i Divine Joy Randolph. I ten film dostępny jest w HBO Max. W ramach hitów sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. Czas na kolejne propozycje, na początek bez wytchnienia. Thomas Blin jest policjantem w nadmorskim francuskim mieście. Do pensji dorabia, biorąc łapówki od handlarzy narkotyków. Wszystko idzie bez problemu, aż do czasu, gdy do akcji wkracza Wydział do Spraw Wewnętrznych. Thomas dowiaduje się o tym tuż po śmierci swojej matki. Opuszcza po popłochu szpital i gna na komisariat, by ukryć dowody korupcji. Pechowo po drodze śmiertelnie potrąca człowieka i ładuje jego ciało do bagażnika. To dopiero początek łańcucha wydarzeń. Wszystko się dzieje szybko, jest strzelanina, ktoś go ściga. Po prostu kwintesencja i na akcji. Dla głównych Frank Gastambide. I ten film dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Mamo, nie rób tego. Po śmierci męża 60-letnia Mei Mei Wong nie zamierza zbyt długo być wdową. Kobieta chce jak najszybciej znaleźć nową miłość. Problem w tym, że jak się okazuje, Mei Mei w pierwszej kolejności podrywa żonatych mężczyzn. Starsza córka bezskutecznie próbuje przemówić jej do rozsądku. Jakby było mało kłopotów, do domu wraca młodsza latorość Chen Wo Min. Dla głównych Billy Wong i Alisa Chia. I ten serial dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Prywatność. Serial stawia ważne pytania o granice prywatności, równouprawnienie i seksizm. Co się dzieje z życiem osoby, której życie intymne zostało upublicznione? Taka sytuacja przydarza się Meilen Zubiri, Itziar Itunio, obiecującej polityczce kandydatce na burmistrza Bilbao. Ktoś bez jej zgody wrzuca do sieci nagranie seksu z jej udziałem. Z dnia na dzień opuszcza ją mąż, a partia wycofuje poparcie dla jej kandydatury. Jednocześnie obserwujemy historię innych kobiet, które miały podobne doświadczenia. Dla głównych Itziar Itunio i Patricia Lopez Arnaiz. I ten serial dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Toskania. W rodzinnej Danii Theo Anders Mathisen jest kucharzem dobrym, ale mocno wyciszonym i niezbyt przyjaznym. Nie ciągnie go do przygód, kiedy więc dowiaduje się, że odziedziczył po ojcu posiadłość w Toskanii, musi tam jechać, by ją sprzedać i nie jest mu do śmiechu.
Chce jak najszybciej załatwić sprawę i wrócić do swego bezpiecznego życia. Na miejscu, załatwiając formalności, poznaje atrakcyjną, pełną życia Sofię, Christiana Delana. Ona i przepiękna Toskania, wywołująca wspomnienia z dzieciństwa, w końcu kruszą skorupę, w jakiej żył Fio. Rola głównych: Anders Mathisen, Christiana Delana, Ita Norby i Laerke Winten. I ten film dostępny jest na Netflixie. Kolejna z propozycji to Buzz Astral. Po czterech odsłonach przygód zabawek z Toy Story, ostatni z filmów wszedł do kin 3 lata temu, wytwórnia Pixar prezentuje pierwszy spin-off serii. Jego głównym bohaterem jest Buzz Astral, ten, którego przybycie w Toy Story w 1995 roku zepchnęło kowboja chudego z najwyższego miejsca na podium dla ulubionych zabawek Andy'ego. Skąd się wziął Buzz? Był figurką przedstawiającą bohatera przeboju kinowego, a ten przebój to właśnie film Buzz Astral, który teraz możemy obejrzeć. To historia strażnika kosmosu, który podczas misji na oddaloną od Ziemi o miliony lat świetlnych planetę rozbija statek kosmiczny. Na pokładzie obiektu znajduje się armia strażników i w czasie, w którym Buzz z ekipą naukową pracuje nad odtworzeniem napędu do rakiety na planecie, powstaje całe miasto. Niestety, gdy bohater odkrywa szansę na powrót na Ziemię, bazę strażników atakują obcy. W dubbingu m.in. Konrad Darocha, Natalia Kujawa, Artur Pątek i Tomasz Borkowski. I ten film dostępny jest na Disney+. I jeszcze jedna z propozycji, D.B. Cooper, Nieuchwytny porywacz. Mężczyzna znany dzisiaj jako D.B. Cooper 50 lat temu porwał samolot Boeing B-727-100 linii Northwest Orient, grożąc zdetonowaniem bomby. Kiedy spełniło się jego żądanie, $200,000 okupu, wyskoczył z samolotu ze spadochronem i ślad po nim zaginął. Mimo wieloletniego śledztwa prowadzonego przez FBI, rozpowszechniania portretu pamięciowego porywacza i oferowania sporej nagrody dla osoby, która go zidentyfikuje, sprawa D.B. Coopera pozostaje jedną z wielkich, niewyjaśnionych tajemnic. Intrygujące. I ten serial dostępny jest na Netflixie. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery Karpaty, Królestwo Drapieżników. Ogromne pradawne lasy, strome wąwozy oraz odizolowane szczyty Karpat dają schronienie drapieżnikom. Kamery śledzą m.in. życie wilków, rysiów i niedźwiedzi. Premiera tego programu w sobotę 5 listopada o 16 w Planet Plus. Kolejna z premier to Spotkanie z gorylami. Żyjące w lasach deszczowych w Gabonie goryle podchodzą do człowieka nieufnie. Zespół naukowców dokonał niezwykłego wyczynu i zyskał sympatię grupy naczelnych. Premiera tego programu w niedzielę 6 listopada o 14 na National Geographic Wild. Kolejna z premier to Siła dotyku. Fizyczna bliskość ma kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka. Dotyk wywiera istotny wpływ na kondycję emocjonalną i cielesną od chwili narodzin aż po kres życia. Premiera tego programu we wtorek 8 listopada o 22 w Planet Plus. Kolejna z premier to Zjawiskowa Ziemia. W Arizonie rozgrywają się spektakle z błyskawicami w rolach głównych, a nad górą stołową w RPA gromadzą się chmury. Badacze próbują wyjaśnić te wyjątkowe zjawiska. Premiera tego programu w poniedziałek 7 listopada o 19.55 BBC Earth. Kolejna z premier to Totalne remonty Szalongowskiej 5. Spektakularnej przemianie zostanie tym razem poddane mieszkanie Eli, która po stracie rodziców zaopiekowała się swoim rodzeństwem. Do programu zgłosiła ją siostra. Premiera tego programu w poniedziałek 7 listopada o 21.35 w TVN. Kolejna z premier to Transportowe mega huby. Centrum UPS w Louisville to największa zautomatyzowana sortownia świata. Lotnisko obsługuje ponad 300 lotów dziennie, a 250 km taśmociągów przenosi 500 tysięcy paczek na godzinę. Premiera tego programu w czwartek 10 listopada o 21.59 na National Geographic. Kolejna z premier to Przedmieścia zbrodni. W spokojnym podmiejskim domu dochodzi do szokującej zbrodni. Podczas gdy jedna z ofiar ataku wciąż walczy o życie, policja rozpoczyna desperackie poszukiwania zabójcy. Premiera tego programu w piątek 4 listopada o 21 w ID. Kolejna z premier to Nagi Instynkt, Seks, Śmierć i Sharon Stone. Mieszczowiec Paula Verhoevena wszedł na ekrany kin w 1992 roku. Stał się filmem kultowym. O jego fenomenie opowiedzą m.in. Michael Douglas i Sharon Stone. Premiera tego programu w sobotę 5 listopada o 22.50 w Ale Kino Plus. I jeszcze jedna z premier, Trust Me,
Widzowie przekonają się, dlaczego historie o przemocy budzą duże zainteresowanie. Poznają wskazówki, jak weryfikować wiadomości i nie dać się mediom wprowadzić w błąd. Premiera tego programu w niedzielę 6 listopada o 22 w Focus TV. A teraz na hity filmowe i wśród tegotygodniowych propozycji premiera 13 minut. Tornado wkrótce spustoszy niewielkie miasto. Mieszkańcy, którzy mierzą się z osobistymi problemami, mają kilkanaście minut na znalezienie schronienia przed żywiołem. Film łączy wątki katastroficzne z obyczajowymi. Premiera tego filmu w środę 9 listopada o 22 w TV Puls. Czas teraz na hity sportowe i skoki narciarskie Puchar Świata. Zimę czas zacząć. Te zawody przejdą do historii. Nigdy dotąd sezon zimowy nie rozpoczynał się tak wcześnie, dlatego konkursy zostaną rozegrane na igielicie zamiast śniegu. Będzie się działo. Nadchodzący cykl Pucharu Świata potrwa najdłużej w dziejach skoków, od 5 listopada do 2 kwietnia. Ponadto w kalendarzu zadebiutują zawody duetów. Emocji zatem nie zabraknie. Poprzedni sezon nie był udany dla polskich skoczków. W dziesiątce klasyfikacji generalnej nie znalazł się żaden z nich. Najwyżej uplasował się Piotr Żyła, zajął jednak dopiero 14. lokatę. W tym sezonie orły mają latać wysoko. Z czystym sumieniem mogę być optymistą, mówi Thomas Turnbichler, nowy trener polskiej kadry. Nasi skoczkowie w ostatnich tygodniach wykonali tytaniczną pracę. Dużo czasu spędzili m.in. w tunelu aerodynamicznym w Sztokholmie. Dzięki innowacyjnym treningom pozycję w fazie lotu poprawił Dawid Kubacki, a bliski ideał w tym aspekcie Kamil Stoch dużo wyniósł z zajęć. To jednak Paweł Wąsek zrobił największy postęp. Wykonał duży krok w stronę najlepszych na świecie. Stał się konkurencyjny i pewniejszy siebie. Komplementuje go Turnbichler. Podkreślając jednocześnie, że dopiero występy w Pucharze Świata zweryfikują jego możliwości. Która gwiazda będzie świecić najjaśniej w tym sezonie? Kryształowej kuli broni Ryoyu Kobayashi i wszystko wskazuje na to, że łatwo tytułu nie odda. Duże aspiracje mają także Karl Geiger, Marius Lindwig i Stefan Kraft. W realizacji zabraknie za to cenę Prewca. Dziesiąty zawodnik poprzedniego Pucharu Świata niespodziewanie zakończył karierę, by skupić się na dokończeniu studiów. Na co stać Polaków? Chcę zobaczyć, że potrafimy walczyć o zwycięstwa, podia i dobre wrażenie. Pilnuje cele na ten sezon trener Turnbichler. Czy Piotr Żyła i spółka zdołają je zrealizować? W pierwszej części odpowiedzi na to pytanie udzielą już w Wiśle. A zawody Pucharu Świata w Wiśle w sobotę 5 listopada i w niedzielę 6 listopada o 15.55 w TVP1 i Eurosport 1. Teraz czas na piątek i wielki finał. Twoja twarz brzmi znajomo. Krzysztof Chris Adamski. Dziewczyny górą. Od 2014 roku jest reżyserem kreatywnym, nauczycielem aktorstwa i choreografem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Tym razem do finału przygotowuje Katarzyny, Polewany, Ucherską i Wilk oraz Janusza Radka. Jedyny facet w finale, Janusz Radek, wcieli się w Monsera Caballé. Kasia Polewany jako Christina Aguilera. To może być petarda. Kasia Wilk w finale na naszych oczach przeistoczy się w Adele, a Katarzyna Ucherska zamieni się w Alana Miles. Wielki finał programu Twoja twarz brzmi znajomo w piątek 4 listopada o 20.05 w Polsacie. Czas teraz na sobotę i premierę Florence Nightingale do rany przyłóż. Dama z lampą, wszechstronne wykształcenie, tak nietypowe dla kobiet XIX wieku, zawdzięczała ojcu, ale decyzję o poświęceniu życia i niesieniu pomocy innym podjęła już sama. Od 1912 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przyznaje medal Florence Nightingale za niezwykłą odwagę i poświęcenie chorym. W dokumencie Florence Nightingale do rany przyłóż odtworzono trudne warunki, z jakimi pielęgniarki musiały radzić sobie w Turcji. Premiera tego programu w sobotę 5 listopada o 22 w Planet Plus. Kolejna z premier to bajeczne metamorfozy Sophie Robinson. Stylistka wnętrz Sophie Robinson od zawsze była kobietą odważną. Jako 20-latka została kierowcą rajdowym i wystartowała w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii. Nic więc dziwnego, że również w swoich stylistycznych rozwiązaniach nie boi się sięgać po nieoczywiste rozwiązania. W swoim najnowszym programie namawia właścicieli nieco nudnie wyglądających domów do sięgnięcia po wyraziste kolory oraz odważne wzory. I udowadnia, że wyjście ze strefy komfortu zwykle przynosi wiele korzyści. Premiera tego programu w sobotę 5 listopada o 16 w Kanal Plus Domo. To teraz na niedzielę i kolejną premierę w TV, Vera 11, zakochana w policyjnym fachu.
Ten brytyjski serial kryminalny jest adaptacją znanego również w Polsce cyklu powieści Anne Cleves. Główną bohaterką jest emerytowana inspektor Vera Stanhope. Jako pracoholiczka wciąż wyjaśnia kolejne zbrodnie oraz bezlitośnie tropi ich sprawców. Pomaga jej w tym sierżant Joe Ashworth. Produkcja, która rozpoczęła się w 2011 roku, doczekała się 11 sezonów. Dziś zobaczymy pierwszy z odcinków nowej, już ostatniej serii. Na początek detektyw zajmie się śmiertelnym pobiciem szanowanego w okolicy budowlańca. Kto mu się tak naraził? Premiera tego serialu w niedzielę 6 listopada o 20:10 w Ale Kino Plus. Na koniec jeszcze poniedziałek i kolejna premiera w TV, wywiad z wampirem, Dzik Krwiopijcy. Gdy pierwszy raz spotkałem Lestata, chciałem go zamordować, mówi Lewis. To początek wciągającej historii, którą opowie pewnemu dziennikarzowi. Początkowo wszystko wskazuje na to, że wampir Lestat i jego wybranek Lewis nie będą potrafili się dogadać. Twórcy serialu zapraszają nas w podróż po pełnym pokus Nowym Orleanie początku XX wieku. Premiera tego serialu w poniedziałek 7 listopada o 22:00 AMC. I jeszcze jeden z programów od pierwszego odcinka, Zjawiskowa Ziemia, planeta pod lupą. Twórcy serialu poświęcili setki godzin na to, by wyjaśnić powstawanie takich zjawisk jak zorza polarna, błyskawice, wybuchy wulkanów i megafale. Chcąc osiągnąć jak najlepszy efekt, zainstalowali nowoczesne kamery na skuterach wodnych, skierowali drony do krateru wulkanu i zapewnili sobie sprzęt potrafiący w zwolnionym tempie nagrać błyskawice rozciągającą się na obszarze tysięcy kilometrów. Efekty ich starań przechodzą najśmielsze oczekiwania. W pierwszym odcinku ekipa BBC dokumentuje przebieg burzy, ryzykując przy tym własne życie. Premiera tego programu w poniedziałek 7 listopada o 19:55 BBC Earth. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Mamy już przełom października i listopada. No i powoli zaczynają się kończyć te jesienne ramówki, które nie tak dawno wystartowały, bo kolejne programy mają już finał. Dziś, kiedy to nagrywam, czyli w poniedziałek, finał Dancing with the Stars taniec z gwiazdami. No ale nagrywam to przed tym finałem, więc nie wiem, kto zwyciężył. Mówiłem o tym trochę w telewizji, że jest takie pół na pół, że trudno powiedzieć, kto zwycięży i czy telewizja o tym zdecyduje, czy widzowie o tym zdecydują, to oczywiście się okaże. No ale do finału awansowały dwie pary, które w półfinale najlepiej tańczyły, czyli Ilona Krawczyńska i Robert Drowiński oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Kto zwycięży, to się okaże i do czasu, gdy ten odcinek zostanie opublikowany, wszystko już będzie wiadomo. Poza tym finał programu Twoja twarz brzmi znajomo, to już 17. edycja tego programu. No i właśnie w finale 3 Kasie i 1 Janusz, bo Kasia Wilk, Kasia Polewany i Kasia Ucherska oraz Janusz Radek. Choć niewiele brakowało, że i Robert Szprengiel mógłby się załapać do tego finału, bo aż 5 osób miało największą liczbę punktów, jednak zgodnie z regulaminem zdecydowano tak, że ta osoba, która w ostatnim odcinku zdobyła więcej punktów, mogła awansować do finału i to nią właśnie była Kasia Ucherska, a Robert Szprengiel zajął 5. miejsce, mimo że miał tyle samo punktów, co Kasia Ucherska. Kto zwycięży w tym finale? No raczej przewiduję, że powinna zwyciężyć Kasia Wilk, chyba że stanie się coś nieprzewidywalnego. No ale właśnie, tam decyduje tylko jury i nigdy ta decyzja nie jest niczym argumentowana, tylko po prostu wynik wkładany jest do koperty, więc też na ile to jest ustawione, a na ile nie, no to trudno powiedzieć, bo często bywało tak, że te dużo lepsze występy na przykład zajmowały 3. czy 4. miejsce, a zwyciężał ktoś, który w finale nie był najlepszy, no a prowadzący mówią od samego początku, że te wszystkie punkty, które zdobywa się od początku programu, w finale się nie liczą, że liczy się ten ostatni finałowy występ. A często bywało tak, że w oczach widzów nie zwyciężał ten właśnie najlepszy występ finałowy, tylko niektórzy podejrzewali, że jest tu jakaś ustawka i że po prostu z góry było wiadome, komu trzeba przyznać złotą twarz. Ale też nie ma się co tutaj tak oburzać, no bo kto by nie wygrał, i tak 100 tysięcy złotych będzie przekazane na cel charytatywny. Jeżeli chodzi o inne programy, no to oczywiście cała masa premier na kanałach tematycznych, bardzo dużo tego wszystkiego się udało znaleźć. No i oprócz tego premiera serialu Vera 11, 11 sezon tego serialu, a nigdy o nim nie słyszałem, to brytyjski serial. Nie wiem, czy jest sens już oglądać ten ostatni sezon, no ale często te seriale kryminalne można gdzieś tam nawet w połowie zacząć oglądać, bo każdy odcinek to trochę inne śledztwo. A po 2-3 odcinkach danej serii można się wciągnąć w tych bohaterów, kto jest kim, po co, na co i dlaczego.
dlaczego, więc może to jest dobry pomysł i pewnie to taki krótki serial, że nie będzie on się ciągnął nie wiadomo ile. Już tego startuje Puchar Świata w skokach narciarskich, rzeczywiście bardzo wcześnie w tym roku, no bo na początku listopada, wydawało mi się zawsze, że tak gdzieś końcem listopada pojawiały się te skoki narciarskie, ale to wszystko związane jest z tym, że niedługo będą również transmisje z mundialu w Katarze, no i żeby to się wszystko nie dublowało, to chyba właśnie te skoki narciarskie teraz startują, a później będzie dość długa przerwa, żeby nie dublować się z tymi meczami. No i właśnie, po raz pierwszy sezon niby zimowy, a zaczyna się tak jak sezon letni, czyli na igielicie. I wszyscy mają oczekiwania, że tym razem naszym zawodnikom lepiej pójdzie niż w tym poprzednim sezonie, który niestety nie był do końca udany. No i oczywiście oprócz tego jeszcze premiery na platformach streamingowych. Już od początku listopada pojawiają się premiery. Niestety nowy numer Netfilmu do sprzedaży trafi dopiero 2 listopada, tak więc w przyszłym tygodniu będę mógł poprzeglądać te wszystkie premiery, które pojawią się w pierwszym tygodniu i w drugim tygodniu listopada, ale z tego co patrzyłem, już od początku listopada będą ciekawe premiery i to premiery, na które niektórzy czekają, bo między innymi 5. sezon serialu The Crown. A tak poza tym w telewizji, no to już będzie się zaczynał powoli okres powtórkowy, no bo jeszcze może 2 tygodnie i wszystkie te programy, które jeszcze są w emisji, będą miały swoje finały. Poznamy, kto zwyciężył w poszczególnych programach, a później to będzie taki przedsmak już świąteczny, bo już zapowiadane jest, że na przykład 4. część Listów do M niedługo będzie w telewizji, a 5. część w kinach, więc święta już za pasem, można powiedzieć, przynajmniej w telewizji, że znowu wszystkim te święta się przejedzą, bo stanowczo za wcześnie się zaczynają. W połowie grudnia byłoby ok, a w połowie listopada to chyba trochę za wcześnie. No nawet w Stanach Zjednoczonych ten sezon świąteczny zaczyna się tuż po święcie Dziękczynienia, które jest pod koniec listopada. Trzeba się chyba przygotować na to, że telewizor trzeba będzie powoli zacząć wyłączać i szukać czegoś na platformach streamingowych, żeby od tej całej świątecznej atmosfery w początku listopada do końca grudnia całkiem nie zwariować. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.